W 2011 roku Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego przygotował kilkanaście raportów o wynikach kontroli. Wydaje się, że kilka z nich jest szczególnie interesujące dla szerokiej publiczności i te pozwolę sobie przedstawić. Po pierwsze, przygotowaliśmy taki obszerny raport dotyczący wychowania przedszkolnego. Najważniejsze ustalenia sprowadzają się do tego, że przedszkoli w Polsce jest przede wszystkim zdecydowanie zbyt mało. Wychowaniem przedszkolnym objętych jest w Polsce około 60-65% dzieci i ta średnia niestety plasuje nas na ostatnim miejscu wśród krajów Unii Europejskiej. Tam średnia dla całej Unii wynosi 85%, a liczne kraje, głównie kraje Beneluxu, Niemcy, Francja, to ponad 90% objęte dzieci wychowaniem przedszkolnym. Zaniepokoił nas również problem rosnącej skali odmów rodzicom, którzy chcieli umieścić swoje dzieci w przedszkolach. I o ile w 2007 roku, to już wynika z próby kontrolnej tych 75 przedszkoli, o ile w tym roku 2007 6% wniosków spotkało się z taką odmową, to w 2010 13%, czyli bardzo duży problem rodziców. Inny problem, który dotyczy samych przedszkoli, to przegęszczenie w grupach. Te przepełnione przedszkola nie stwarzają warunków do dobrej opieki, a już o działalności dydaktycznej trudno mówić. Problem również co do jakości świadczonych usług to jest problem zbyt małej oferty zajęć na wolnym powietrzu. A to przecież jest szczególnie cenne dla dzieci w tym wieku, w każdym zresztą wieku. Istotnym problemem już po stronie gmin, czyli organizatorów wychowania przedszkolnego, to pobieranie opłat nienależnych, zawyżonych. I tutaj w 80% skontrolowanych gmin spotkaliśmy się z takim zjawiskiem, że pobierano opłaty, na które nie było podstaw prawnych. Myśmy oczywiście we wnioskach zażądali zwrotu tych pieniążków pobranych nienależnie rodzicom. My sprawdzimy to po pewnym czasie, czy to się stało, ale nie spotkaliśmy się z entuzjazmem oczywiście w gminach, których ciągle brakuje pieniędzy. Drugą kontrolą, którą chciałbym przedstawić, to przygotowanie Polski do organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej pod hasłem Euro 2012. Co jest głównym ustaleniem tej kontroli w 2011 roku? Odnotowany postęp. Postęp w zakresie inwestycji, w tym budowie stadionów. Postęp również w zakresie budowy dróg. Oceniamy to również wszyscy Polacy, myślę, że coś zaczęło się robić, jeśli chodzi o autostrady i drogi szybkiego ruchu. Postęp również, jeżeli chodzi o dostosowanie lotnisk. Tutaj można powiedzieć, że na przykład lotnisko w Warszawie jest w pełni dostosowane do przyjęcia gości. Na innych lotniskach w Poznaniu, Gdańsku i Wrocławiu jest trochę gorzej, ale zaawansowanie inwestycyjne jest znaczące. Nie ma zbyt licznych sygnałów o braku finansowania poszczególnych zadań, co jest oczywiście pocieszające przed końcowym etapem przygotowań. Niestety duża część inwestycji drogi ekspresowej i autostrady jest znacznie opóźniona. I te opóźnienia sygnalizujemy w raporcie jako potencjalne zagrożenie sprawnej organizacji mistrzostw. Również bardzo opóźnione są inwestycje komunikacyjne w miastach gospodarzach. Jedną z przyczyn jest fakt, że właściwie nie dysponujemy ciągle całościowym programem przygotowań, który zgodnie z dyspozycją ustawy o przygotowaniach do euro powinien był powstać już w 2007-2008 roku i ciągle właściwie nie ma tego programu. Jest opracowany program, dotyczy on tylko budowy stadionów. W związku z tym nasze wnioski formułowaliśmy wokół właśnie pewnej mobilizacji, pewnego wyłonienia priorytetów, które są niezbędne, żeby to była sprawnie zorganizowana impreza wieloprzeciodniowa. I bardzo ważny wniosek, który zresztą powtarzamy już trzykrotnie, żeby zbudować program wykorzystania stadionów po zakończeniu mistrzostw, dlatego że to są zupełnie nowe obiekty, bardzo nowoczesne, niestety dość kosztowne, których utrzymanie wymagało będzie zupełnie nowego podejścia do tego typu obiektów.
I to nas niepokoi, że no, w zasadzie te programy powinny być na etapie projektowania tych inwestycji. Ich ciągle nie ma, pomimo że kończy się ich budowa. Trzecią kontrolą, którą chciałbym przedstawić, która wzbudziła duże zainteresowanie i właściwie w mediach jeszcze ciągle się powtarza, to jest problem wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów. Ze środków publicznych państwo przeznacza rocznie około 500 milionów dla uczniów, którym trzeba stworzyć szansę dla wyrównywania potrzeb edukacyjnych, które w jakiś sposób z różnych przyczyn odstają w tym poziomie edukacyjnym w danej szkole, w danej gminie, czy też w skali kraju. Pomoc ta świadczona jest w formie, powinna być świadczona w formie właśnie tych zajęć korekcyjnych. Może być również świadczona w postaci pomocy socjalnej, czy to pomocy w zakupie podręczników szkolnych, czy też w określonych okolicznościach, ale w takiej właśnie kolejności pomocy pieniężnej. Wreszcie druga część tej pomocy ma charakter motywacyjny i powinna być przekazywana uczniom za szczególne osiągnięcia w nauce, w sporcie. Ustalenia kontroli wskazują, że ten system w dużym stopniu jest wypaczony, ponieważ zdecydowana większość tej pomocy świadczona jest w postaci wypłat gotówki dla rodzin, dzieci. W niewielkim stosunkowo stopniu ma charakter motywacyjny, a zupełnie śladowe, pojedyncze przypadki stwierdziliśmy, w których były organizowane zajęcia korekcyjne, czyli to, co powinno służyć przede wszystkim w ramach tych pieniędzy, to znaczy organizowanie tych zajęć korekcyjnych, zajęć edukacyjnych. Wynika to głównie z łatwości posługiwania się formą przekazywania gotówki, a jednocześnie trzeba też wyraźnie powiedzieć z braku takiej inicjatywy ze strony gmin i zainteresowania szkół, co jest przykre, ale trzeba niestety to potwierdzić organizowaniem tego typu zajęć. Także ten system właściwie nie spełnia swojej roli. Nie spełnia swojej roli również w tym zakresie, że nie wszystkie te środki są wykorzystywane, co nas bardzo zdziwiło, bo przecież sygnalizowane są ciągle sfery ubóstwa, sfery biedy i sfery potrzeb, które się zwiększają, a tymczasem w 2008 roku 9% ogółu środków nie został wykorzystany, został cofnięty z powrotem z gmin do Ministerstwa Edukacji Narodowej, do budżetu państwa. Natomiast w roku następnym ta skala się powiększyła do 16%, więc to są sygnały niepokojące. Temat, który podjęliśmy właśnie po raz pierwszy, to jest kwestia zapobiegania nadwadze i otyłości u dzieci i młodzieży szkolnej. Według szacunków Unii Europejskiej, która bardzo mocno się zajęła w ogóle problemem nadwagi i otyłości w społecznościach poszczególnych krajów, Polska plasuje się na 22 kraje analizowane na 10. miejscu, czyli w środku stawki i przeciętnie uznaje się, że 18% dzieci w Polsce może mieć nadwagę lub otyłość. To jest oczywiście sygnał dostatecznie istotny. W 2007 roku został przez Ministerstwo Zdrowia opracowany Narodowy Program Przeciwdziałania Nadwadze i Otyłości i prawdę mówiąc, on nie funkcjonuje. Myśmy to w tej kontroli wykazali, że w zasadzie powszechnie nie jest znany i to oczywiście dodatkowo mówię jeszcze o tym rozpoznaniu przedkontrolnym, spowodowało i skłoniło nas do podjęcia tej kontroli. O ile ten Narodowy Program Przeciwdziałania Otyłości, choć brzmi bardzo obiecująco, jest prawie nieznany, to oddolnie w szkołach, a czasami w gminach podejmowane są bardzo ciekawe inicjatywy, polegające na przykład na tym, że organizowane są w szkołach pracownie, w których dzieci same przygotowują posiłki. Oczywiście posiłki, które mają ten walor, że tak, dietetyczny i one mają stworzyć jakby taki zaczątek zdrowego stylu życia. Jeżeli chodzi o konkretne ustalenia, na 20 gmin tylko dwie rozpoznawały potrzeby zdrowotne dzieci i uczniów w tym zakresie, tylko dwie. Inne, pytane przez kontrolera, nie miały żadnej wiedzy na ten temat. Na 50 skontrolowanych szkół tylko w dwóch
nie odnotowano przypadków nadwagi i otyłości, przy czym mieliśmy duże zastrzeżenia do dokumentacji w tym zakresie. Były też szkoły, w którym z roku na rok liczba dzieci z nadwagą i otyłością zwiększała się 2-3, a nawet 5%, co oczywiście jest już zjawiskiem alarmującym. Ankietowaliśmy nauczycieli, którzy w licznych wypowiedziach oświadczali, że oni nie wiedzą, nie mają wiedzy, jak postępować z uczniami, którzy zagrożeni są nadwagą i otyłością, jak rozmawiać z rodzicami tych uczniów. I jednocześnie obok takich zjawisk, o których wspominałem, że dzieci same organizują pracownie i przygotowują posiłki, jednocześnie w tych samych nieraz szkołach napotykaliśmy sklepiki szkolne i automaty szkolne, gdzie serwowana była w większości kolorowa oferta żywnościowa, tak zwanych fast foodów, czyli takich wysokocukrowych, słonych, tłustych posiłków bądź produktów, które są wybitnie niezalecane dla dzieci i młodzieży szkolnej, a które no, tak są podawane i tak są reklamowane, że dużą część młodzieży zachęcają. Tutaj trzeba powiedzieć, że też samorządy nie wspierały szkół w tym, na przykład, żeby wywierać wpływ na agentów prowadzących te sklepiki, żeby one oferowały odpowiednią żywność dla dzieci i młodzieży szkolnej. I to jest stosunkowo proste do zrobienia i bardzo nas zdziwiło, że to nie jest wykonywane. Właściwie żadna gmina nie podjęła działań w tym zakresie. Trzeba jeszcze powiedzieć, że Instytut Matki i Dziecka, a przede wszystkim Instytut Żywności i Żywienia opracowali na zlecenie Ministerstwa Zdrowia bardzo wiele praktycznych pomocy, książek, broszur, zaleceń, które są i spotkaliśmy się z tym, z pożytkiem stosowanym właśnie przy przyrządzaniu posiłków głównie. Ale spotkaliśmy się również z takimi przypadkami, gdzie w szkole przysłano te pomoce i były one nierozpakowane od dłuższego czasu. Krótko mówiąc, jak nie wzbudziły zainteresowania, dopiero kontroler, pytając o to dość konsekwentnie, spowodował, że one być może zostały przekazane do praktycznego użytkowania.